Cześć, tu Wacek i Ewelina. Dzisiaj dubeltówka trochę inna, ze ślubu Eweliny i Piotra. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Pierwsza część, ta domowa, już za nami, a teraz ta ważniejsza, chyba najważniejsza, duchowa, dla Eweliny i Piotra. Chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda. Ślub z tradycjami łowieckimi, czyli z pocztem sztandarowym koło łowieckiego Ponowa, gdzie należy Piotrek i Ewelina. Ich chłopaki tutaj postanowili przyjechać, koledzy z koła, i razem z nimi przeżyć ten dzień. W poczcie sztandarowym idzie się w stroju organizacyjnym, czyli w mundurze myśliwskim. Poczet ma jeszcze dodatkowo specjalne szarfy i białe rękawiczki. Tak jak to jest w wojsku, tak jak jest to w lasach państwowych, tak i tutaj sztandar musi być uszanowany, więc stoimy w stroju organizacyjnym. Chodźcie teraz do sygnalistów. Dzisiaj na ślubie Eweliny i Piotra gra zespół myśliwski Półróg z Półtuska. Zapraszam. Koledzy zespołu zagrali Piotrkowi koniec polowania. Koniec łowów na dziewczyny. Teraz tylko jedna żona, jeden dom i nie ma wychodnego. Kiedyś trzymano dubeltówki. W mieście o to trudno, więc zamiast dubeltówek gałązki świerkowe. Ewelina, niech Bóg ci zawsze darzy. A tobie, Piotruś, niech dubeltówka zawsze dobrze działa. Dobra, dzięki wielkie. Dobrego. Dziękujemy. Panna już wydana, teraz czas na zabawę. Coś dla duszy już było, teraz będzie dla żołądka. Lecimy dalej. Zapraszamy. Tradycją ślubu i wesela myśliwskiego jest stół myśliwski. Piotrek i Ewelina zdradzili nam, że przed weselem dosyć intensywnie polowali. Strzelili kilka dzików i saren, a z tego zrobili wędlinę. Teraz sprawdzimy, jak to smakuje. Niebo w gębie. Ale Piotrek zadbał też o to, żeby nadmiar jedzenia, który zawsze jest na weselu, nam nie zaszkodził, i przygotował pyszne nalewki. Nalewki, które są nie tylko smaczne, ale i zdrowe.
to, co najlepsze. Smalczyk dzika. Jak myślicie, gdzie Ewelina i Piotrek spędzą noc poślubną? Jako myśliwi na pewno na ambonie, ale nie przeszkadzajmy im, zostawmy im trochę prywatności. A na dzisiaj to już koniec. Zapraszamy na kolejną dubeltówkę, a jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, jaki Wy byście chcieli mieć ślub. Dasz bur! Noc poślubna udana, a jak mówi wróżba, jaka noc, takie małżeństwo, więc Piotrek miał niezły wystrzał z dubeltówki. Zobaczymy, co z tego będzie.